Dobry wieczór. Przepraszamy, że się spóźniliśmy, ale był tutaj mistrz Europy i troszeczkę się rozgadał i my musimy to szanować, bo znamy swoje miejsce w szeregu. Jeszcze nie jesteśmy mistrzami Europy, ale robimy bardzo dużo, by nimi się stać wkrótce. Szymon Jańczyk. Ja nie robię nic. Paweł Paczul. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, którzy się teraz myją. Mateusz Janiak. Ja robię jeszcze mniej niż nic i dzień dobry. Dobry wieczór. Ja robię najbardziej nic z nas wszystkich ku temu, żeby być mistrzem Europy. Dziś porozmawiamy sobie o wpadkach sędziów między innymi, bo było ich całkiem dużo. Porozmawiamy o tym ze Sławomirem Stępniewskim, czyli prezesem i współwłaścicielem Radomiaka Radom, który, taka ciekawostka, jest byłym sędzią i też jest prezesem klubu, więc jest wkurzony na sędziów, ale też wie, jak to jest być sędzią, więc opowiada nam o tym wszystkim ze swojej perspektywy. Będziemy rozmawiać o meczu Stali z Zagłębiem i o kilku różnych tematach. Panowie też się wypowiedzą, czy Michał Probierz, czy Marek Papszun. Skoro rozmawiamy o sędziach, to czemu nie został zaproszony Jan Mazurek? Bo Jan Mazurek zadeklarował głośno i wyraźnie, że on nie wypowiada się na temat sędziów. Pamiętam, że jakieś 3 tygodnie po tej deklaracji napisał bardzo ostry tekst o sędziach, więc... Moim zdaniem powinien być z nami Jan Mazurek. Możemy zrobić łączenie nasze. Nawet powinien prowadzić ten program. Nie chcesz prowadzić. Mnie, chcesz mnie wykosić? Ale tak. Prowadzić nie, bo to by ułatwiło mu niewypowiadanie się o sędziach, bo tylko nas pytał. Okay. Więc powinien być z nami jak na ławie oskarżonych. A gdzie on mieszka? Powinien wsiąść w samochód i przyjechać. Samolot. Takie jest moje zdanie. Samolot z Ursula. Samolot, stać nas. My jesteśmy jak kluby Premier League. Nie możesz tak odwracać. Właśnie widzę, że ja specjalnie zrobiłem. Słuchajcie, dwaj sędziowie zostali nominowani do dzbana. Poprosimy o pokazanie dzbanów. Jest tam Damian Sylwestrzak, jest tam Marcin Kochanek. Damian Sylwestrzak prowadził mecz Legii z Piastem, Piasta z Legią. Marcin Kochanek prowadził mecz Stali z Zagłębiem, a Damian Sylwestrzak siedział na warze w tym meczu Stal-Zagłębie i no, oglądaliśmy po tym babolu, ogromnym babolu Damiana Sylwestrzaka, który wyrzucił Josue zupełnie niesłusznie, bo to Josue był faulowany, a nie faulował. Taki bardzo ładny teatrzyk. Były przeprosiny, było pójście do szatni i przeprosiny piłkarzy Legii. My sobie dyskutowaliśmy, jaką karę może dostać Damian Sylwestrzak, po czym jedzie na VAR i znowu nie pomaga, bo no ja mam takie przekonanie, że Michał Nalepa nie powinien być wyrzucony z boiska. Możecie oczywiście mieć inne zdanie. Natomiast jest to bardzo podobna sytuacja o tyle, że on też wyleciał za drugą żółtą kartkę i nikt tego nie mógł sprawdzić, bo protokół VAR-u mówi, żeby nie sprawdzać, natomiast no, życie życiem i można ten protokół VAR ominąć, a i jednak takie sytuacje sprawdzać. Czyli znowu bez konsekwencji. I tak się życie toczy. Tak się toczy. No, jakby ja straciłem już jakiekolwiek wątpliwości co do karności naszych sędziów po tym zakończeniu poprzedniego sezonu. Rozmawiałem tu z Kubą przed wejściem na antenę. Tomasz Kwiatkowski też przeprosił Pogoń i co? Za przeprosiny to się nie kupuje ani no, bramkarza, ani stopera, ani pomocnika. Daniel Stefański nawet nie przeprosił i dla niego... I zabrał Lechii Mistrzostw. Zabrał Lechii Mistrzostw, to wcześniej. A teraz zabrał Pogoni trzecie miejsce. Więc nie ma żadnych konsekwencji. Przecież niedawno też czerwona kartka dla Lukoszka, potem cofnięta. No i co? 1-4 zostało cofnięte? To przepraszać to my też możemy. To nie ma, to nic nie daje. No, a z drugiej strony to nie możemy ich przecież rozstrzelać. Nie, no to nie jest taki kraj. Nasłuchałeś się. Nie możemy. Podłączmy do naszej dyskusji prezesa Radomiaka Radom. Dobry wieczór. To z dobrym pytaniem zaczynamy. Tak. Czy można rozstrzelać? Jakie jest pana zdanie odnośnie do karania sędziów? Tak zacznijmy pytaniem ogólnym, no bo pan był przez lata sędzią piłkarskim, a teraz pan patrzy na ten zawód z drugiej strony. I wcześniej to na pana się wkurzali, a dzisiaj to pan się wkurza na sędziów. No tak, choć no, musicie przyznać, panowie, że moja cierpliwość była dość duża. Nie miałem zwyczaju ani komentować, ani w jakikolwiek sposób ingerować w to, co się dzieje w obsadzie sędziowskiej. Ale no, są pewne granice, gdy w człowieku coś pęka. I ta granica właśnie wczoraj we mnie dała znać o sobie i po prostu buntuję się. No, nie zgadzam się na to, co się zaczęło dziać. Jestem zdania, że
nasza organizacja sędziowska w porównaniu z ligami europejskimi wypadała bardzo przyzwoicie i tutaj nie było powodu do wstydu, jeśli chodzi o poziom sędziowania. Natomiast ewidentnie ostatnio coś się źle dzieje. I stąd no, ten okrzyk, jaki wznoszę, nie zgadzam się na to, żeby w takim kierunku to wszystko szło, bo po prostu psujemy coś, co bardzo fajnie działało. I mnie to strasznie mierzi. A jaka jest pana diagnoza? Dlaczego ten poziom w ostatnich tygodniach jest niższy niż był? No, to nie jest tak łatwo zdefiniować i rozeznać, jaka jest przyczyna, ale na pewno trochę do awiacji się odwołam. Zwykle wypadek lotniczy to jest efekt wielu rzeczy. To nie jest tak, że coś się jedno zadziało. I pewnie tutaj jest podobnie. Przyczyn jest wiele, ale to będzie tematem w najbliższym czasie rozważań, które rozpoczęły się już w gronie prezesów ekstraklasy. Po prostu nie chcemy tego zostawić tak, jak jest, ponieważ ta liczba błędów wzrosła w zastraszającym tempie, ale już mniejsza jakby o liczbę, która sama z definicji to człowieka wkurza, ale chodzi o jakość tych błędów, bo będąc arbitrem wiem, no, że czasami nie ma się fartu na boisku. Zwyczajnie człowiek się źle ustawi, nie dojrzy jakiejś sytuacji. Normalna, naturalna rzecz. Nie wszystko się udaje, ale w erze VAR-u, jeśli ktoś ogląda sytuację i ona jest ewidentnie czarno-biała dla nawet przeciętnego widza, a nie widzi tego arbiter, który powinien być doskonale wyszkolony, powinien być wypoczęty, powinien chłodnym okiem oglądać sytuację i robi taki błąd, jak zrobił sędzia VAR w meczu Jagiellonia-Radomiak. Niezrozumiałe to jest i to będzie właśnie obiektem dociekań naszych. Co się dzieje? Dlaczego tego typu błędy? Powiadam, abstrahując od liczby, bo ta kolejka jest rzeczywiście wyjątkowa. Tych kardynalnych takich błędów, które powodują wypaczenie i wyniku, i przede wszystkim punktowego dorobku drużyny, no to jest zatrważające. Mówi pan o tych różnych powodach, które prowadzą do tej sytuacji. Taki, który trochę tłumaczy sędziów, to jest na pewno to zmęczenie, o którym pan wspominał, bo sędziowie często podróżują po całej Polsce w trakcie jednego weekendu ligowego na mecze w dwóch różnych miastach położonych na dwóch krańcach kraju. Z drugiej strony mamy też taką sytuację, w której sędziowie są trochę bezkarni, bo moim zdaniem dużym problemem jest choćby to, że noty są niejawne dla sędziów. Tak naprawdę my nie wiemy, jakie oni rzeczywiście ponoszą konsekwencje, jak są oceniani za swoje występy. A druga rzecz jest taka, że tak naprawdę są na kontrakcie zawodowym w wielu przypadkach. Ta zamrażarka, jeśli już jest, to bardzo krótka. No ciężko mówić o jakiejś takiej dużej odpowiedzialności za duży błąd, który popełniają. Ależ pełna zgoda. To jest bardzo niewychowawcze, można rzec, gdy za popełnione tak ewidentne błędy sędzia nie ponosi żadnych konsekwencji. Co do not, jest konwencja sędziowska UEFA, która zaleca, żeby to było wewnątrz organizacji sędziowskiej rozstrzygane, jakie są noty i że per saldo, na koniec dnia można powiedzieć, że lepiej działa, gdy te noty nie są publicznie pokazywane, choć wielu się z tym nie zgadza, no bo fajnie by było od razu móc ocenić sędziego po meczu, jak on został sklasyfikowany. Ale pomijając, ja tutaj się nie upieram, jeśli chodzi o noty i pokazywanie ich. Natomiast uważam, że jest wysoce właśnie ani niewychowawcze, ani nielogiczne to, że sędzia, który robi kardynalny błąd, jest obsadzany za chwilę ponownie. No bo to rozbestwia po prostu. No ktoś, kto robi błąd, powinien za ten błąd odcierpieć.
a nie być w jakiś sposób nagradzany następnym wyznaczeniem na zawody. Także tutaj absolutnie z panem redaktorem się zgadzam. To jest jeden z tych elementów, z tych czynników, które są robione źle. Następna rzecz, którą można od razu dorzucić, to pewnie szkolenie, bo jest ewidentne, że jeśli sędzia we wzmiankowanym meczu wczorajszym wykazuje nie tylko jeden, właściwie cała grupa sędziów, wykazuje się brakiem wiedzy dotyczącej przepisów gry w piłkę nożną. No bo okej, ja rozumiem, że ten przepis się zmienił, że kiedyś było inaczej, jeśli chodzi o zagranie piłki ręką i bezpośrednio potem piłka trafia do zawodnika, który strzela bramkę. Ale to się zmieniło. I przeraża mnie to, że sędziowie nie znają tego przepisu. No to już jest zdecydowanie karygodne. I to zarówno VAR, jak i sędzia na środku. No, elementarz. Nie wolno robić takich błędów. I ponownie użyję tego słowa, co jest dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, skąd się bierze tego typu błąd. A to poprosilibyśmy o pana analizę tych dwóch kontrowersyjnych sytuacji z meczu Jagiellonii z Radomiakiem. No pierwsza to jest ten gol Pedro Henrique na 3-3, który został odwołany. Gol, który poprzedza strzał Machado, który trafia w rękę Semedo i później piłka trafia na głowę Henrique. A druga sytuacja to jest popchnięcie Abramowicza w polu karnym przez bodaj Wdowika. No ja jak obserwowałem te sytuacje, to one mi się nie wydały takie czarno-białe. Takie jednoznaczne, to poprosilibyśmy o pana spojrzenie na tę sytuację. Dla mnie one są jednoznaczne. W ogóle nie widzę żadnej kwestii, że można by mieć jakiekolwiek wątpliwości. No, po prostu gdyby to Semedo po tym trafieniu piłki w jego rękę strzelił gola, no to tak, byłoby to przewinienie i bramka nie mogłaby być uznana. Ale ponieważ przy tym przypadkowym trafieniu, bo ono jest zdecydowanie przypadkowe, i piłka trafia do współpartnera, który dopiero strzela bramkę, to ta bramka jest po prostu prawidłowa. Natomiast takie zdecydowane pchnięcie oburącz Abramowicza w polu karnym, w żaden sposób słyszałem od echa tłumaczenia się sędziego, że ten zawodnik, który popchnął Abramowicza, również był popchnięty. Ale hola hola, on był popchnięty przez współpartnera, czyli to tak jakby tych dwóch zawodników wspólnie dokonał faulu na Abramowiczu. No, nie kupuję tego typu tłumaczeń, po prostu rzut karny. Zresztą zdaje się, że nie jestem odosobniony w tej kwestii i podobnego zdania jest znakomita część fachowców, którzy widzieli tę sytuację. Czyli rozumiem, że tutaj, bo jeśli mówimy o tej sytuacji Semedo, no z jednej strony wiadomo, on był odwrócony, nie widział tej piłki, nie był nią zainteresowany, w żaden sposób nie wykonał ruchu ręką do piłki, więc to nie było celowe zagranie, ale z drugiej strony ta piłka wyraźnie zmienia kierunek, ona by po prostu nie dotarła do Pedro Henrique, gdyby nie odbiła się od ręki Semedo. To nie ma znaczenia, tak? Nie ma znaczenia. Znaczenie miałoby, gdyby Semedo zagrał ją właśnie celowo, z premedytacją, gdy byłaby oczekiwana, on by ją widział. Natomiast tutaj zupełny przypadek. Ta piłka go trafia no, przypadkowo i dopiero idzie do współpartnera. Taki przepis obowiązywał jakiś czas temu. I mam nieodparte wrażenie, jakby sędziowie nie zupdate'owali sobie, mówiąc kolokwialnie, tych informacji i robią tego typu błąd. Nie wiem, czy to nie jest właśnie jakby usterka, jeśli chodzi o szkolenie, no bo to są pewne sytuacje, które muszą obowiązywać automatyzmy, bo człowiek w stresie bywa tak, że nagle się robi pustka w głowie i nie może sobie przypomnieć przepisu, ale to tylko wtedy, kiedy on go sobie nie odnawia, nie powtarza. To jest tylko moje przypuszczenie. No, staram się dociec
skąd się tego typu błędy biorą? Pokazaliśmy teraz naszym widzom grafikę z tweetem Krzysztofa Marciniaka, który wspomniał o tym, o czym też pan wspominał na początku rozmowy, czyli o spotkaniu środowiska Ekstraklasy w sprawie sędziów. W najbliższych dniach ma ono dotyczyć, prezesi klubów Ekstraklasy mają się spotkać z kolegium sędziów i rozmawiać o przedziwnych błędach, ich konsekwencjach, transparentności awansów i spadków, czy zmęczeniu arbitrów. Z jakiej inicjatywy wynikło to spotkanie? Jakieś szczegóły może od pana się dowiemy? No bo jest pan pewnie w tym gronie, w którym który na tym spotkaniu będzie. No tak, dzisiaj mieliśmy spotkanie prezesów Ekstraklasy dotyczące przede wszystkim rekomendacji członka zarządu, który no, będzie dokoptowany do zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i przy okazji spotkania prezesów wyniknęła oczywiście sprawa ostatniej kolejki. No i pan Wojtek Cygan postanowił właśnie stworzyć taką grupę, która się pochyli nad tym problemem sędziowskim, bo w naszej ocenie problem ewidentnie zaistniał i no i powinniśmy jako prezesi klubów żywotnie zainteresowani poziomem sędziowania, naturalna rzecz, po prostu pochylić się, poprosić na rozmowę kolegium sędziów, no i spróbować uleczyć to, co się dzieje. Czego oczekujecie w takim razie od kolegium sędziów? Jakie działania was zadowolą? No myślę, że tutaj to musi nastąpić działanie na zasadzie synergii, czyli trzeba dojść do wspólnych wniosków, co się powinno zrobić, bo są oczekiwania ze strony arbitrów, że zwiększy się liczba kontraktów, co uważam, że ze wszechmiar słuszne, dlatego że brak konkurencji również jest jednym z następnych tych elementów, o których mówiliśmy na początku, skąd się bierze właśnie ta zła sytuacja. I że gdy tego typu kolejka przychodzi, to jest bardzo trudno przekonać Ekstraklasę, żeby wyasygnowała dodatkowe pieniądze na sędziów, gdy widzimy, jaki jest poziom tego, co robią. Więc trochę taki impas następuje, ale no mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. No w każdym razie nie jakby w złym momencie to wszystko się zadziało, ale może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło właśnie, bo trzeba zaradzić temu, co się dzieje. No. I było tam w tym stwierdzeniu Krzyśka Marciniaka, że są przemęczeni. No, no tak, takie mam głosy ze środowiska, że sędziowie bardzo często jednego dnia sędziuje na środku i na drugi dzień już około południa jest sędzią VAR. W mojej ocenie może to skutkować po prostu brakiem koncentracji i wypływającym z tego złym przygotowaniem do meczu i takimi błędami, które są w mojej ocenie karygodne. I to słowo karygodne to właśnie jest bardzo, bardzo na czasie, bo powinny iść właśnie odpowiednie kary za tym, że sędzia nie przykłada się do tego, co robi, bo tak to wszystko wygląda. Bardzo ostra i gorzka recenzja. Sławomir Stępniewski, prezes Radomiaka. Pytanie, proszę bardzo. Może byśmy zapytali tak na koniec jeszcze o Radomiaka. Czy mamy mieć jakieś obawy o ten projekt? Bo w ostatnim czasie wyniki trochę słabsze, gra też, więc jak wy się zapatrujecie na tę formę zespołu i pracę trenera Konstantina Gyrki? Forma. Na formę to ja bym aż tak bardzo nie narzekał, bo gramy fajnie. No, oczywiście to, co się zdarzyło, wygrywamy 2-0 i po frajersku, mówiąc wprost, tracimy bramki i na koniec jeszcze poprzez błędy sędziowskie wyjeżdżamy z zerowym dorobkiem. No to nie wygląda to dobrze, ale
ale projekt jako taki uważam, że nie jest zagrożony, bo w opinii wielu ludzi, którzy obiektywnie oceniają naszą ekstraklasę, to Radomiak jest zespołem, który powinien spokojnie być w górnej części tabeli. Tutaj raczej się nie obawiam. Martwi natomiast zawsze, jak pewnie wszystkich prezesów, moment, gdy przychodzą kontuzje zawodników. I to na przykład się stało z naszym Rafą Rossim. Zresztą tak na marginesie, facet ma pęknięte żebro, ma uszkodzone płuco, a arbiter nawet kartki nie dał za ten faul. No, a ten faul musiał być naprawdę mocny, bo skoro takie skutki, że w nocy nasz zawodnik przechodził operację ratującą życie. No ale to tak na marginesie. Myślę, że no, to są takie problemy, z którymi każdy zespół się styka i musi trener tym wszystkim zarządzić. No. Wiemy, że często jest tak, że kontuzja zawodnika powoduje to, że jego następca ma okazję pokazać się i zaistnieć w pierwszym składzie. Ja z definicji, z natury optymistycznie patrzę na to, co się dzieje w Radomiaku. Dziękuję bardzo. Sławomir Stępniewski, prezes Radomiaka, był naszym gościem. Dobrej nocy. Dzięki, do miłego. Pozdrawiamy serdecznie. Operację ratującą życie na koniec padło. Ty, Szymon, badałeś, no nie badałeś Rafała Rossiego, ale badałeś... Szczęście dla niego. Przeprowadzałeś operację. Przeprowadzałeś operację na otwartym... Nie, dobra, nie żartujmy, bo sprawa jest poważna, można nie powiedzieć. Tak, no trochę takie przypadkowe, bym powiedział, zderzenie, jakich pewnie dużo w meczu. Prezes Stępniewski domagał się kartki. Szczerze mówiąc, tak z boiska to nie wyglądało na kartkę za bardzo. To raczej było takie wejście bark w bark. No faktycznie gdzieś został pechowo trafiony w okolice klatki piersiowej, żeber i gdzieś tutaj z boku po prostu do jakiegoś urazu doszło. No słyszałem, że w nocy już po przewiezieniu do Radomia trzeba było mu tam wpuścić jakąś... Zresztą Rafa sam opowiadał na weszło, że musiał mieć wpuszczoną jakąś rurkę, ten uraz, to miejsce trzeba było otworzyć, żeby nie doszło do przedostania się krwi do płuca, więc zapewne o tej operacji mówił prezes Stępniewski. No na szczęście, jak sam zawodnik mi przekazał, nie jest to aż tak poważne, jak mogło się wydawać, to znaczy mogło być gorzej, bo obecnie wygląda to tak, że no kilka dni będzie pod obserwacją w szpitalu, ale na ten moment nie potrzeba żadnych kolejnych operacji, no bo też istniało takie ryzyko, że po prostu będzie trzeba dalej ingerować i sprawdzać, co tam się dzieje, ale już trochę lepiej się Rafa czuje. Poprosimy o jedenastkę, o nominację do jedenastki kolejki. Wy możecie głosować jeszcze przez jakiś czas krótki na naszym Twitterze. Na Twitterze weszło. Bramkarze: Sebastian Madejski, Ksawier Dziekoński, Valentin Czolo-Czaru. Prawie obrońcy: Alan Czerwiński, Arkadiusz Pyrka, Łukasz Gerstenstein. Lewi obrońcy: Fabio Nunes, Erik Janża, Christian Göttinger. Na środku obrony: Adrian Dieges, Filip Dagerstal, Rafał Janicki, Artur Kraciun. W środku pomocy: Giannis Papanikolaou, Aleksander Gorgon, Rafał Kurzawa, Jesus Imaz, Maciej Domański, Lukas Podolski. Skrzydłowi i napastnicy to: Dominik Marszczuk, Bohan Bichachcian, Burak Ince, Jose Naranjo, Bartłomiej Pawłowski, Michael Ameyał, Pedro Enrique, Filip Marchwiński, Erik Exposito i Ilia Szkurin. Rafała Kurzawę tutaj nominowaliśmy. Akurat przypadkowo zupełnie w sobotę rano Mateusz Janiak w tekście na weszło merytorycznie rozjechał tego piłkarza, powołując się na przeróżne statystyki. Amatorka. I Mateusz zagrał akurat ten jeden dobry mecz w sezonie, akurat wtedy Rafał Kurzawa, ale z twojego tekstu, Mateusz, wynikało takie kuriozalne przesłanie. Mianowicie Pogoń gra kompletnie inną piłkę niż Rafał Kurzawa i jakby na dłuższą metę Rafał Kurzawa nie jest w stanie się odnaleźć w Pogoni Szczecin, grającej tak intensywnie, tak dynamicznie, tak doskakującej do rywali. Co więcej, wręcz to jest takie trochę robienie mu krzywdy, wystawianie go w tym systemie, abstrahując od tego, że teraz akurat wyszło mu i zagrał dobry mecz, no bo to jest niezły piłkarz i wyobrażam sobie, że w jakimś innym systemie on jest w stanie być ważnym elementem zespołu, ale w Pogoni będzie to ciężko. Przede wszystkim będzie ciężko grając jako zawodnik ze środka pola, czyli jako ósemka, bo to po prostu nie jest piłkarz, który ma
atuty, które pozwolą mu grać w tym systemie, jaki wymyślił sobie Jens Gustafsson, bo u Kosty Runiajicza grali 4-1-4-1, Gustafsson zmienił na 4-2-3-1, do Dąbrowskiego wówczas cofnął, bo te wszystkie dane były z poprzedniego sezonu, dlatego że teraz był jednak zbyt wcześnie i też Gustafsson miał rację, że gdybyśmy teraz powyciągali jakiekolwiek statystyki piłkarzy Pogoni, bo to było przed tym spotkaniem, to każdy wyglądałby źle. Natomiast Kurzawa po prostu nie jest gościem, który ani motoryką, ani umiejętnościami takimi box to box, jeśli chodzi o obronę, nie odnajduje się i nie będzie się odnajdywał. I to, bo później też myśmy tuż chyba przed wejściem do Weszłopolskich widzieliśmy ten film z Lubina, nie? A nie, wtedy Janek prowadził, nie ty. Ale oglądaliśmy ten film z Lubina, gdzie kibice dosyć wulgarnie żegnali piłkarze i tam słychać, że jest to przesłanie do Rafała Kurzawy i uważam, że to jest więcej winy Gustafssona niż samego piłkarza, bo po prostu on nie pasuje do takiego grania na te pozycje. Nie wiem, czy przesunięcie go na przykład na skrzydło nie byłoby ratunkiem, ale myślę, że tam byłaby większa szansa na ukrycie jego niedostatków. On nigdy nie grał jako taki typowy skrzydłowy, ale na przykład Biczachcian też nie gra. Jest oczywiście dynamiczniejszy, natomiast w środku pola musisz mieć gościa, który przy takim nastawieniu, który będzie po prostu biegał, będzie w stanie doskoczyć, będzie w stanie wrócić, nawet w tym meczu z Linfield. Tak, z Linfield chyba, bo tutaj z Linfield grał, tak, w podstawowym składzie. To było widać, kiedy on grał, że Pogoń gra po prostu zbyt wolno, bo to jest tak, jakbyś jechał pociągiem w długą podróż. Tu. Super podanie, szacuneczek. Bardzo jestem pod dużym wrażeniem i podania, jeszcze większym przyjęcia Biczachcziana. Natomiast jak Rafał jeszcze zagra takich 5 asyst do końca sezonu, to ja powiem, przepraszam Rafał, pomyliłem się, Jęś, jesteś top, ale na razie... To była korona Kielce, więc spokojnie. Powiem ci, jest to wątpliwe, bo nawet sprawdziłem sobie nad StatsBomb jedyne kluczowe podanie Kurzawy w tym meczu. To było to? Tak, inni zawodnicy mieli po 2, 3, 4, 5. No on miał jedno, więc uznajmy to za incydent. Że już, no, jest jeszcze po prostu za wcześnie, no, żeby teraz się... A mogłeś to przewidzieć w tym tekście. W tym tekście? Ale ja nawet napisałem, że on ma po prostu inne atuty. A nie napisałem, że nie ma żadnych. Mogłeś napisać, że zagra dobrze z koroną. Że tym atutem jest podanie przez 50 metrów w pole karne prosto. A że podaje raz na 65 metrów, to inna sprawa. Więc teraz trzeba poczekać jeszcze... No następnego sezonu. Nie, więcej. Jak 65 metrów, to dwa ponad, nie? Dostałeś wiadomości od kibiców, że się nie znasz? Nie, bo oglądali Kurzawę też wcześniej, więc łatwiej. przyszło mi to łatwiej, dosyć suchą stopą, nie? To jednak nie było, to nie było takie odrodzenie, wiesz, to nie był Łazarz, że wskrzesił, wstał z martwych, spokojnie. Ale jeszcze takie dwa podania, to i będziesz czytał o sobie, że jesteś niefajny. Nie, myślę, że dwa to za mało, wiesz, myślę, że jednak, wiesz, no tutaj niezadowolenie było tak duże, że jak drużyna przegrała czwarty mecz z rzędu, to personalnie krzyczeli do Rafała Kurzawy, więc naprawdę on schodzi z wysokiego szczytu, żeby teraz odkręcić tę narrację wokół siebie. I poza tym mają często krótką pamięć. No, ale też było dużo złości na niego i poza tym ja uważam, że jak zaraz dojdzie do zdrowia Gamboa, to po prostu będzie grał Gamboa z Ulvestadem i do rotacji będzie Gorgon, a nie Kurzawa, jeśli chodzi o te pozycje. Tak mi się wydaje, chociaż Gustafsson jest bardzo uparty i uważam, że robi krzywdę i sobie, i drużynie. I sobie, i drużynie, i Kurzawie, bo po prostu to jest tak, jakby tutaj z Jankiem się kłóciłem i użyłem tego porównania, że tak jakbyś miał kwadratowy klocek i zabawkę i próbował ją do okrągłego otworu wcisnąć. No Rafał ma swoje atuty i ta lewa noga jest atutem. Dobrze, jak to mówią piłkarze, ułożona, ale Pogoń, Gustafsson ciągle powtarza o tej intensywności, no to nie jest piłkarz, który nigdy nie imponował intensywnością. W Górniku Zabrze też nie słynął z tego, że harował intensywnie, tylko że miał dobrą lewą nogę. No i trzeba wyeksponować tę lewą nogę, jeśli już ma grać, a nie pokazywać to, że Rafał biega bardzo, bardzo powoli tam. I wiadomo, że w tych statystykach na przykład 100 najszybszych biegów piłkarzy Pogoni w poprzednim sezonie. Wiadomo, że tam muszą dominować zawodnicy z bocznych sektorów. Ale tam był i Dąbrowski, który był krytykowany, i Łęgowski, więc dwaj goście, którzy mieli na tej samej pozycji, Kurzawy tam nie było. On miał chyba 149 wynik. On miał... I to też pokazuje, jak on się wolno rozpędzał. Tam Dąbrowski miał chyba 10 sprintów w tych 200, Łęgowski 11, Kurzawa miał 5. Wszystkie od 149 w dół.
to jest jakiś probierz tego, w jakim tempie on biega i po prostu to nie zadziała w tym sektorze boiska i myślę, że ja też słyszałem w Szczecinie takie określenie, że zakochał się Gustafsson w Kurzawie i lepiej by było, żeby zakochał się w niemal na innej pozycji, bo on na pewno może grać i szacunek też dla niego, że on zagrał to podanie jak zagrał, bo pewnie trudno było mu wyjść na boisko, wiecie, no idziesz po sektor i słyszysz Rafał uciekać z tego boiska. Wiadomo, że drużyna stawiła się za nim, zeszli wszyscy razem. Kamil Grosicki rzucił tym bidonem, co różnie zostało przyjęte, ale myślę, że zachowali się dobrze, zachowali się solidarnie, no bo przegrywają wszyscy, nie tylko Rafał Kurzawa, ale no trzeba było mieć też dużo siły, żeby to udźwignąć u siebie. No to jako taką myślę, że udźwignął, że zagrał jak na niego, nie tylko jeśli chodzi o tę asystę, w porządku, ale pamiętajmy z kim, z całym szacunkiem i że na razie jeden mecz, bo podejrzewam, że jakby się Pawła puścili też może by raz na 65 meczów rzucił sobie taką piłeczkę. Nie, no, on mówił dzisiaj, że grał Karlikowo-Sopot, no tak? Grałem, tak, w juniorach starszych. No widzisz, to wiesz, jeden na 65, damy radę. Ale lepiej grałem, jak miałem okulary, bo bez okularów nie widzę za dużo. A soczewki są, wiesz? Właśnie, nie lubię dotykać oczu swoich. A cudze lubisz? Niektóre. Karierę brutalnie przerwał brak talentu, tak przynajmniej pisze o sobie w stopce na weszło. Rzadziej spotykane imię Rafał, taką mam refleksję. Rafał? Tak. Jak, ale dlaczego rzadko? Normalne chyba. Nie, no już nie jest Rafałów i Andrzejów. Kiedyś było więcej Rafałów. I Andrzejów. To imię jest po odwrocie. Nie spotkałem nikogo imieniu Rafał. Tak? Ja mam... Raz miałem w klasie Rafał, sorry. Nie, no ja... Kiedyś było dużo Rafałów. Murawski. Grodzicki. Siadaczka. Grzelak. No. Siemaszko. Rafał, no, Siemaszko. Rafał na Rafale. A teraz widzisz, bardziej tak idą w kierunku... Ziemowi. Bartłomiejów. To po Rafale, a teraz jest bardziej, nie wiem, Kevin. Jan na przykład. Kevin. Przez W. Kevin. Tak. Nie, no Kevin przez W to jest jakaś aberracja. Idziemy dalej. Zobaczmy jeszcze dzbanów, bo wątek Sławomira Stępniewskiego trochę przerwał nam to, od czego wyszliśmy. Mianowicie Marcin Kochanek i ten ostatni mecz dzisiejszy. Czy Nalepa waszym zdaniem powinien wlecieć w ogóle z boiska? Bo jest to sytuacja podobna do tej Josue o tyle, że tutaj też gdyby VAR mógł zgodnie z protokołem decydować o drugiej żółtej kartce, no to być może by tego Nalepę uchronił. Ja oczywiście nie twierdzę, że Zagłębie przegrało przez to. Zagłębie było dużo słabsze, no ale... Ale ciężko się gra, jak musisz grać w 10 na 11, co by nie mówić. A też myślę, że możemy to połączyć z tym, o czym mówił prezes Stępniewski przy kwestii Sandro Semedo, czyli... No bo to też było zagranie, jakby... No, Nalepa nie był zorientowany na to, co się dzieje. Nalepa biegł, to nie było celowe, a Hinokio po prostu robił wszystko, żeby w niego wybiec. Tak, tak to nie było tak, że Nalepa się obejrzał, zobaczył, gdzie biegnie Hinokio, tak, i podstawił nogę, tylko gdzieś to wynikło po prostu z akcji, ale Nalepa kompletnie niezamierzenie Japończyka w jakimś stopniu z równowagi wytrącił, więc no, nie należało się w takim momencie, nie należała się żółta kartka, zwłaszcza mając świadomość tego, że to już jest żółta kartka, która wyklucza zawodnika z boiska. A w ogóle dużo się mówi o tym, że teraz ta żółta kartka też druga powinna być sprawdzana. Jak prowadzi do czerwonej, no to druga zawsze prowadzi do czerwonej, chyba tak, że jesteś gra hamem polem, ale czasem jest tak, że ta pierwsza żółta kartka jest z dupy. No jest tak. Jest. Ależ to jest konstatacja, która... No jest niesamowite. To jest niesamowite, Paweł, że, panowie, ty, że to pierwszy powiedziałeś. Ja jestem na nogach od 8 rano. Daj znać. Daj znać prezesom Ekstraklasy, którzy nas nie oglądają, że trzeba teraz na warze sprawdzać też pierwszą żółtą kartę. Żeby nie, no nie, no, ale żeby właśnie, nie była z dupy. No właśnie o to mi chodzi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak, rozumiem. No, że jakby to jest... No tak, no, rozumiem, ale... wasz postulat. Was, ludzi. Chodzi o minimalizację tego. No, wiadomo, że wszystkich błędów z piłki nożnej nie wyeliminujesz. No ale przynajmniej tą drugą żółtą kartkę, która jest z dupy, możesz wyeliminować. Dajmy możliwość wyeliminowania, bo no, już tak długo funkcjonuje system. Ale skoro drugą, to czemu nie pierwszą? No ale no, nie będziemy się cofać o 80 minut do sytuacji z 10 minuty. No jak dobrze, ale dlaczego nie możemy może wylecieć? Dlaczego nie postulujecie wy, ludzie, każdej żółtej kartki? No bo to wydłuży mecze do jakichś absurdalnych rozmiarów. Tak, są już długie, a my mamy czas. Nie, no jakbyś sprawdzał każdą żółtą kartkę, to... A nie musisz każdy ale 30 minut. Ale z drugiej strony... Dlaczego jakby... nie każdy? No wtedy każdą. No bo każda może prowadzić a do... A każdą czerwoną żółtą sprawdzasz? Jakby sprawdzenie... No nie, no okej, okay, no dobra. Każda czerwona jest sprawdzana przez VAR. No jest, nie, jest jakby nie zawsze jest nie podbiega. No, a przy żółtej jak będzie? Tak samo. Przecież też nie muszą podbiegać. No o to mi chodzi. Tutaj zaorałem. Nie, sorry, zaorałem.
Nie, nie, ale to jest... Tak czy inaczej wydłużyłoby to mecz. No jak musisz, jak Mencen. Tak, ale jednak... Słucham? Jak Mencen musisz z nim pomachać. Bardzo często te żółte kartki nie są aż tak kontrowersyjne, żeby je sprawdzać. Nie? No wystarczy jakby porozumienie na linii VAR, sędzia bez podbiegania, tylko po prostu jakaś chwilowa podpowiedź. Zresztą zdarza się i bez jakichś wezwań czy sytuacji. Po prostu sędziowie sobie podpowiadają, co zrobić, jak kto widział tę sytuację. Widzieliśmy to w tym serialu też Kanal Plus, ale tak, no to w sumie słuszna uwaga Pawła. Ale no zróbmy chociaż jedno, no chociaż te drugie żółte kartki sprawdzajmy, bo to, co się odstawiło w meczu Piasta z Legią, to już była przesada po prostu. To już... Ja też skłaniam się ku temu, że nie rozumiem, czemu w tej sytuacji nie przywołano sędziego pod jakimś innym pretekstem. Oczywiście byłoby to jakieś nagięcie zasad, no bo wiadomo byłoby, że jakby ktoś mu powiedział, słuchaj, sprawdź czerwoną kartkę na piłkarza Piasta, czy no to byłoby to takie trochę ominięcie tego wszystkiego, ale z drugiej strony w słusznym celu. No nie ukrywajmy, że jakby sędzia podbiegł do monitora i sprawdził czerwoną kartkę dla Katranisa, a zorientował się, że zrobił głupotę z kartką dla Josue, no to jednak naprawiłby mecz, a nie go popsuł, więc nie uważam. Uważam, że jest to słuszne działanie w takiej sytuacji. To jest tak, jakbyś na przykład wiózł kogoś samochodem do szpitala i byłby szlaban. I jakby stwierdziłbyś, że taki skrajny przykład. Działasz zgodnie z literą prawa, to stajesz na tym szlabanie i nie jedziesz dalej. Ale możesz też go ominąć. Nie możesz wejść do przedszkola. No, możesz też do przedszkola, ale wtedy nie mam moralnego uzasadnienia łamania prawa. Ale to z ciążą, a nie z jakimś poważnym przykładem. Tak, z lekką sprawą. Mogą być różne te założenia, potem trzeba patrzeć w ekran i widzieć te odpowiednie rzeczy, bo mówimy o tych drugich żółtych kartkach i żeby nie było, że przypominam tylko tę sytuację pogoni z Górnika Zabrze, to pamiętajmy, co zrobił Trantafylopoulos w meczu w Poznaniu. Jakim cudem tam nie było drugiej żółtej kartki przecież dla Greka. No i też jeszcze gość, to mamy sytuację, tak jak mówiliśmy wcześniej, że Nalepa się nie zorientował, że Semedo się nie zorientował, a Kostas się obejrzał i zobaczył, co się dzieje, więc wystawił łokieć nie było czerwonej kartki. To jest niezrozumiałe w ogóle, co tam zaszło. I na przestrzeni tego całego sezonu jest tyle boboli, że chyba to ta euforia sędziowania finału z Szymona Marciniaka przykryła to, że ta cała reszta jest popełniała bola na bobolu. No i faktycznie to jest to, co powiedział też Sławomir Stępniewski, że to jest karygodne, a kary nie ma. No. A często jest nawet nagroda, no bo taki Damian Sylwestrzak jest przecież sędzią międzynarodowym. W ogóle dobrze, ale to krat spoko, niech się inni też z nim męczą. Nie? Niech komuś coś tam nawywija w tych europejskich pucharach, niech mają. Nam też sędziowie, ci jacyś tam, nie wiem, skąd oni sędziowali, też napsuli krwi rok temu z Lech z Karabach. Nie spalony nie było, był, nie pamiętam już tam jakie były błędy, ale były tak, w meczu z Pogonią też, przecież Brand by padła bramka po spalonym, niech teraz Damian Sylwestrzak, dlaczego nie została uznana bramka Marka Pęksy? Niech Damian Sylwestrzak będzie zemstą za bramkę Marka Pęksy. To będzie żniwiarz wysyłany po Europie w celu spłaty długu. Punisher. Mecz na wodzie. Nie, ale zupełnie... No. I ale... 38, ile bramek zdobył Moski. Tak. Ale zupełnie poważnie, ta kariera Damiana Sylwestrzaka jest mega zagadkowa. Po pierwsze te awanse z trzeciej ligi do ekstraklasy w błyskawicznym tempie, jakby po prostu przyspieszonym na jakimś turbo. I później z ekstraklasy jeszcze do europejskich pucharów. No, przy czym to cały czas jest sędzia, którego pamiętamy na przykład z tego, że widział ręki, której nie było, bo ręka była w kompletnie innym miejscu. A teraz mówimy też o tym, że wyrzucił zawodnika z boiska za faul, który został na nim popełniony. I to jest sędzia, który jest w europejskich pucharach. No to jest kuriozalne, że to do czegoś takiego w ogóle dochodzi. Ja wam powiem tak, że czasami, bardzo często mam tak, jak oglądam mecz prowadzony przez Damiana Sylwestrzaka, że jak jest jakaś stykowa sytuacja na ekranie i on na przykład pokazuje, że nie ma faulu, no to ja mówię, aha, dobra, czyli zaraz będzie VAR i faul będzie. Albo jeżeli on dyktuje rzut karny w ciemno, ja mówię, dobra. Zaraz anulują i bardzo często tak się dzieje, że tyle baboli, ile on z boiska popełnia, to jest nieprawdopodobne. I... Plus zarządzanie meczem, które jest fatalne po prostu, bo są tacy sędziowie i to jest na pewno Bartosz Frankowski i Damian Sylwestrzak, którzy swoim zarządzaniem meczem bardzo często prowokują jakieś dziwne sytuacje i prowokują nerwy u zawodników przez samo to, w jaki sposób sędziują. Więc tutaj nie mówimy tylko o takich oczywistych błędach, ale też o takim całokształcie, który bardzo mocno wpływa na obraz meczu, no bo jak rzucasz kartkami, jak wprowadzasz nerwową atmosferę, no to się wszystko udziela i mecz się po prostu psuje. I na to też bardzo wiele osób zwraca uwagę, bo to nie jest tylko tak, że widzimy problem w Damianie Sylwestrzaku, jak da żółtą kartkę Josue, jak go wyrzuci z boiska za faul na nim. Widzimy to dość regularnie po tym, jak on zarządza spotkaniami, a cały czas nikt z tym nic nie robi.
Do Jastrzębi nominowaliśmy następujące postaci. Są tam Pedro Henrique, Dominik Marczuk, Jacek Magiera i Adrian Siemieniec. Wiadomo, Dominik Marczuk za 3 asysty, Pedro Henrique za 2 gole, które wcale nie musiały paść. Jacek Magiera i Adrian Siemieniec za to, jak fajne zespoły zrobili do tej pory oczywiście z Jagiellonii i Śląska Wrocław, a niewiele się zapowiadało. Jak patrzycie na Śląsk i na Jagiellonię, to która z tych drużyn ma takie podstawy, fundamenty do tego, żeby nieco dłużej być w czołówce Ekstraklasy w tym sezonie? Wiadomo, że na koniec no to pewnie to będzie miejsce 8 i 10. No nie daj Boże odpukać, nie życzymy nikomu historii z tamtego sezonu Wisły Płock czy Widzewa Łódź. Jedna drużyna spadła, druga prawie spadła. Też dobrze zaczynały i to jest taka analogia. Jagiellonia, ponieważ ma lepszy skład niż Śląsk Wrocław, który... Nie wiem, trener Jacek Magiera, wydaje mi się, poważnie podchodzi do naszego zakładu. Wciąż jest tak. O tym przekonany. Regularnie wystawia w składzie Mateusza Żukowskiego. A ładnie tańczył ostatnio na TikToku. Widziałem. Który gra źle. Zresztą to on zaczął akcję puszczy, po której był rzut karny, wybijając tę piłkę na taką świecę. I potem to się skończyło rzutem karnym. No, drugi skrzydłowy Samiec Stalarz to też nie jest Kamil Kosowski w prime, delikatnie mówiąc. Daleko swoje bloki odbiegły. A nie z niego sami sanitar. No, więc właśnie, wydaje mi się, że jeśli ktoś miałby się dłużej utrzymać, to Jagiellonia. Ale oczywiście doceniam pracę trenera Jacka Magiery, bo z takiego składu... Dla mnie cudotwórca. Może nie aż tak. Nie no, masz Erika Exposito i... 10 koszulek? No nie chcę już tak jechać z Janem Tomaszewskim, ale no masz Erika Exposito i potem długo, długo nic, więc ja uważam, że naprawdę duża, duża sztuka, że ten Śląsk ma takie miejsce, jakie ma i po prostu jest dużo bliżej już na tym etapie sezonu utrzymania, które według mnie przy tym stanie personalnym, chyba że ci nowi, ten Incze czy Zohore zaczną później grać naprawdę jakoś wybitnie. No i na to w sumie trochę już. No ale to trochę jak z Kurzawą, spokojnie. Wiesz, bo zaraz powiem, że... No przechajpujesz na zagłębie. Nowy selekcjoner niech zerknie na Kurzawę, bo brakuje nam takich zawodników, którzy takie podanie potrafią posłać, więc spokojnie. Ja jestem... I cyk na shortsa. I Rafał Kurzawa od razu powie, to jest mój dziennikarz. Tak, to jest mój dziennikarz. No, a nie ten debil, co na weszło wypisywał głupoty, że upadek jakiś. To krety. Natomiast ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, jak oni oszukują przeznaczenie we Wrocławiu, bo ja mam wrażenie, że jakby nie było weto Jacka Magiery i Exposito by poszedł do Rakowa, to dzisiaj by było tam płacz i zgrzytanie zębów. Nie było Jacka Magiery, mam wrażenie. Powiedziałby, że a to pierdolę. Przepraszam. Ale tak by powiedział. Ale jest po 23. Tak by powiedział. Chyba. I trudno by się było mu dziwić, nie? Ja się tylko zastanawiam trochę, czy nie mamy do czynienia z tym samym, co obserwowaliśmy już w wykonaniu Śląska Wrocław Jacka Magiery, czyli tego, bo w sezonie, w którym Śląsk zrobił puchary, on punktował tak mocno ponad stan, że ta tabela expected points wskazywała, że oni powinni być w ogóle na przeciwnym biegu, że oni powinni do końca bić się utrzymanie, a zrobili puchary. No, później za to Jacek Magiera zapłacił, kiedy Śląsk wyrównał do średniej, jak to się ładnie mówi, i zastanawiam się, kiedy przyjdzie taki moment teraz, bo też mi się wydaje, że na razie Śląsk, tak jak powiedział Mati, oszukuje przeznaczenie. Ale obrona jest lepsza w tym Śląsku niż była w tamtym. Jest to całkiem możliwe, bo Petkow... Wtedy Lewkot, pamiętam, że grał bardzo często, on był przefatalny. Simon, Petkow to w sumie jeden z takich niewielu na razie plusów Dawida Baldy jako dyrektora sportowego. Było to chyba taki najlepszy transfer w tym okienku Śląska do tej pory. No a właśnie jeśli chodzi o to porównanie, to do Adriana Siemieńca bym też dopisał Łukasza Masłowskiego. Tak. Bo moim zdaniem Jagiellonia od momentu jego przyjścia robi praktycznie same dobre transfery. Wiadomo, że jakieś oczekiwania są czasami troszkę większe i nie do końca są spełnione, ale to nie jest tak, że mamy jakieś totalnie przestrzelone pudło, które później będzie wytykane dyrektorowi sportowemu w wywiadach przez parę lat. Tylko raczej są to takie transfery albo trafione, albo okej. Bez minusów. I nawet w tym meczu to pokazał Dominik Marczuk. Zresztą też fajny tekst napisał Szymon Piórek o tej jego drodze do Ekstraklasy, bo to był taki piłkarz, który w pierwszej lidze w poprzednim sezonie trochę zginął.
miał. Nie zawsze był podstawowym wyborem Daniela Myśliwca i nie zawsze też dawał taką jakość jak wcześniej w drugiej lidze, a w Ekstraklasie po przestawieniu na skrzydło robi furorę i te trzy asysty, myślę, no klasowe, bo bardzo dobry mecz też zagrał. To nie były przypadkowe jakieś farfocle. Po prostu to potwierdzają. Ale jest dużym w gazie. Oglądałem też mecz tej reprezentacji Miłosza Stępińskiego z Niemcami i on tam naprawdę fajnie się bawił. Miał dużo, dużo odwagi, dużo driblingu. Wiadomo, że to jest takie zaplecze tej pierwszej młodzieżówki, ale na tle Niemców wyglądał jak taki skrzydłowy, który jest naprawdę skrzydłowym, a nie tylko, jak to mówi Kowal, w skarbie kibica jest w rubryce pomocnicy, bo po prostu szedł w pojedynek, wygrywał driblingiem i taki też podoba mi się jego charakter, bo on jest trochę takim małym, powiedzmy małym w sensie pozycji w hierarchii, ale rozbójnikiem, że on lubi się pokłócić, nie pęka, nie ucieka od starć, a ja lubię takich gości. Myślę, że oczywiście w ramach jakichś granic, nie, że później będzie nie wiadomo co wyczyniał, ale wchodzi do ligi pierwsze parę miesięcy, nawet nie parę miesięcy, bo ile, ze dwa czy trzy, no to w sumie parę, no i dobre wrażenie. No, pokłóciłeś się sam ze sobą. I wygrałeś tę dyskusję. Brawo. Głosuj się na mnie. Numer jeden na liście. Idziemy dalej. Borysiu, kolejki najładniejsza bramka. Kilka ich fajnych było. Jest Pedro Henrique, jest Wahan Biczak-Cian, jest Aleksander Gorgon, jest Maciej Domański. Panowie, Henrique. Ale jest dylemat, bo Henrique kapitalnie też pomyślał przy tym, co zrobił, bo nie tylko chodzi o to, że trafił, ale też pomyślał, co może zrobić od razu. Ale jednak ta akcja Pogoni Szczecin to była tak kapitalna, to nie była ekstraklasa. To tak, było... jako fascynat takich rzeczy i... No skłaniam się ku temu. Nie lubię gole z połowy. Od czasu jak David Beckham zasadził. Wiem, że jak Jarek Fojus z piastem. Pamiętasz? David Beckham jak zasadził? No, kiedy to było? 90. Nie wiem. A miałeś już wtedy telewizję? Tak. Mikrofali. Mikrofali? Fajnie. Ja też za bramką Gorgona. Kapitalna akcja, ten dużo... dobrego, małego grania. Jeszcze na koniec Wahan mógł to ładować, ale stwierdził przytomnie, że wystawi. Mm-hmm. Tak, naprawdę. Wahan mi się bardzo podoba też w tym sezonie. Widziałem, że chyba były pytania do Gustafsona na konferencji, że coś nie halo, że coś nie tak, ale to tego nie rozumiem. Tak jak ofensywny pomocnik robi ci dwie liczby i to w taki sposób, że nie, że dostawia piłkę, nie dostawia stopy do pustej bramki, tylko to przyjęcie podania Kurzawy, bo ono było kapitalne, ale on przyjął kierunkowo klatką, od razu zgubił rywala i dożył w dolnym biegu. Wyczekał bramkarza, że jakby wiedział, że już bramkarz w jedną stronę, no to posłał w drugą. No, absolutnie, duża, duża klasa. No i było widać wreszcie, przede wszystkim chyba po Kamilu Grosickim, trochę tutaj akurat w tej akcji nie brał udziału, ale było widać, że odżywa, bo też tam wreszcie wyglądał jak ten skrzydłowy z tamtego sezonu. Potrafił uciec przeciwnikowi, nawet jak trafił w ten słupek, to przynajmniej ktoś go gonił, a nie on tylko patrzył, jak ktoś mu ucieka. Ale załamany był tym słupkiem, no widać było, że już... Nie, no wiecie, jakby prawda jest taka, że on mógłby mieć wyłożone i pojechać sobie pewnie do jakiejś tam Ligi Arabskiej, pewnie do drugiej, nie wiadomo, że nie do pierwszej, no bo... No. Szczerze, może i do pierwszej, ale nie wiem do jakiego zespołu. Natomiast chodzi mi o to, że ale on w Szczecinie widać, że mu zależy. No. Widać, że mu zależy i że to nie jest tak, że on grał słabo, bo mu się nie chciało. Akurat jak on mówi o tym, że da się pociąć czy za kadrę, czy mu zależy na Pogoni, to akurat w te dwie rzeczy mu wierzę, jak piłkarze często takie rzeczy powtarzają, bo widać, że mu faktycznie to leży na serduchu i pewnie bardzo chciał, żeby to wpadło, żeby trochę też odkręcić ten zły początek, bo to nie jest tak, że przecież on nie widzi, że mu nie wychodzi. No i to nie jest tak, że jak on macha czasem tymi rękami, to dlatego, że jest dyrygentem, Rubikiem i będzie tutaj jakiś koncert grał, tylko jest wciekły też sam na siebie, no bo widzą, ci chłopcy widzą przecież, co się dzieje w tabeli, jakie były wyniki i myślę, że to zwycięstwo to bardzo mocno było im potrzebne wszystkim w Szczecinie. Tradycji stało się zadość, Warta Poznań przegrała w derbach. Bardzo ciekawy cytat Dawida Szulczka. Może z Kowala. Cytat kolejki. A co Kowal? Bo nie. O, ja nie chcę tego. Kowala, może nie cytujmy, bo... Nie? Aż do mnie aż wiadomości spływały, że co Kowal mówi. Jak do ciebie? No do mnie. Od kogo? No od naszych widzów. Poprosimy o cytat kolejki. Dawid Szulczek. Mamy trochę problem, jak gramy przy bułgarskiej, przy tylu fanach. Na co dzień nie gramy na stadionach z tak dużą liczbą kibiców. Widać, że tutaj trudniej nam wejść mecz. No, jakby to powiedzieć, no nie musieliście grać na przy bułgarskiej. Można było grać w Grodzisku i było bez problemu. To jest piękne.
Absurdalne. Absurdalne, no. Samemu z premedytacją decydujesz na grę przy bułgarskiej, bo święto, bo fajnie, no bo kibice, bo więcej zarobisz, a koniec końców wychodzi, że w zasadzie to ci przeszkodziło. Może Dawid Szulczek nie wiedział, że ten mecz przełożył mu zarząd czy działacze i w ten sposób się teraz odgrywa, ale no jest to dość kuriozalne i myślę, że też Dawid Szulczek jest jedną z ostatnich osób, którą posądzalibyśmy o możliwość dokonania takiego cytatu i trafienia do galerii Złotoustych, no bo zawsze słynął raczej z merytoryki i takich wyważonych, ciekawych wypowiedzi, a tutaj no tak jak kulą w płot troszkę huknął. Nie, no trudno się nie uśmiać z tego pomysłu. Tak jak bardzo cenię sobie Dawida Szulczka i też myślę, że i on, i Adrian Siemieniec i pewnie też niedługo Daniel Myśliwiec pokazują, że po prostu tymi młodymi trudno się nie zachwycać, bo robią dobrą robotę, tak ta wypowiedź to absolutnie cirkus. No, nie wiem, obudził się nagle w dniu meczu i nie gramy u siebie w Grodzisku, ale będzie ciężko, panowie, no to nie udźwigniemy tego. Natomiast no derby to, jak to mówił Lineker, o futbolu, nie? Że taka gra, że 22 facetów. No to derby Poznania, to taki mecz, że może tam grać 22 drużyny, 22 gości, a na końcu i tak wygrywa Lech i nic ciekawego się tam niestety nie wydarzy. Derby, takie family derby. Ale fajne derby, w sensie takim, że pozytywny przykład tego, że nie muszą dwa kluby w mieście się ze sobą zwalczać, że nie muszą się bić, nie musi być jakaś taka absurdalna napinka. Nie, bo nie mieliby się bić, no wiesz. No tak właśnie... jakby Warta miała trochę większy status obecnie w Poznaniu, to pewnie jakiś antagonizm by się pojawił pomiędzy kibicami, a tak naprawdę no ciężko tam. No znaczy, właśnie z kim mają się bić, no ale tak będzie. No. Wokół, znaczy, no to jest fajne w Warcie, że wokół Warty nie ma kibiców. Nie ma kiboli. Nie ma takiego ruchu ultrasów, powiedzmy, tylko są pikniki i takich klubów też potrzebujemy. Okej. Nie, no, to nie po prostu przez ile lat? Od mistrzostwa w 1947 roku nic nie znaczyli, więc trudno, żeby wykształciła się wokół nich w ogóle grupa, którą mógłby Lech rywalizować. No, bo... Derby Małopolski pomiędzy Puszczą a Brookbetem też nie są. Są spokojne, tak. Trzeba powiedzieć. No tak. Derby województwa to nie są derby. To nie są derby. To jest wymyślone na potrzeby, żebyśmy mieli o czym gadać. No, tam są powody do tego, żeby się nie lubić. A tam. Tu Puszcza, tam Kukurydza. Derby Dolnego Śląska, na przykład najmniejsze derby w polskiej piłce. No ale jakbyś zrobił, nie wiem, w Szczecinie derby Pogoni z Arkonią. No Arkonia też kiedyś gra w Ekstraklasie, Lubański tam grał na przykład. No to też by było spokojnie i kameralnie, jakby zrobili na Twardowskiego i Arkonia by sobie przyjechała. Dobra, już nie się... To w sumie Legia Polonia też takie spokojne derby. Nie no, gdzie? Akurat tu jest duża nienawiść. No jest, nie. No jest. Legia Polonia? No mieć transparenty na Pawła Pszołka chociażby, czy na chłopaków, którzy zamieniali. Tak, na tego Kisiela chyba, nie? Tak, tak, tak. Na Jakuba Kisiela. Tak. Ale przecież pobili na początku tego sezonu. To bardziej Legia nie lubi Polonii niż na odwrót, mam wrażenie. No bo Polonia nie może nie lubić Legii, bo jest jej też za mało. No. Z całym szacunkiem dla kibiców. Głupie się wychylać. No. A ja w sumie nie będę gadał o kibicowskich sprawach, bo się nie znam. O! Ja jestem piknik. A propos Polonii... Popcornik zjeść. Co zahacza też o Wartę. Dawid Szulczek mógłby zaczerpnąć z Michała Pirosa, bo obecnie trener Wisły Puławy, kiedyś Legionowi, opowiadał mi, że jak oni mieli grać z Polonią, walczyć wtedy o awans do drugiej ligi, to żeby przyzwyczaić zawodników do gry przy konwiktorskiej, no wiadomo, w Legionowie raczej puchy na trybunach, to na treningach rozstawiał głośniki i puszczał doping kibiców na Polonii. Tak było ostatnio w Premier League. Ale tak samo robili na Widzewie przed pierwszym meczem z Motorem Lubawa. Arteta tak robi. Twój tata? Nie, mój tata tak nie robi. Mój tata tak robi, mówi, gdzie? Stawia głośniki przed chatę i doping puszczał? Tak, w Gdyni? Jak w Sopocie gra. Ale Lechi czy kogo? Nie, Arteta. No to jak wielce tak robią? Ale tak samo robili przed meczem właśnie w Łodzi, przed Motorem Lubawa, bo też tam było dużo chłopaków, tak, którzy nigdy nie grali przed 17 tysiącach i puszczali im na treningach, żeby się przyzwyczaili. To też wtedy było ciekawe w tym Widzewie, bo no oni jako trzecioligowi piłkarze grali nagle przy 18 tysiącach widzów i panowała taka teoria, że to wręcz im przeszkadza, bo oni są zdeprymowani, oni są nieprzyzwyczajeni kompletnie, mówię o piłkarzach Widzewa, nieprzyzwyczajeni kompletnie do grania przed taką publicznością. I przyjeżdżali z jakichś mniejszych klubów, dołączali do tego Widzewa i jakby spotykały się z takim zainteresowaniem i nogi z waty. Oni wariowali, tak, a z drugą strony to działało w taki sposób, że oni znowu się zażynali, bo był taki piłkarz Daniel Świderski, który najpierw grał przeciwko komu? Gdzie on grał? No, nastrzelał dużo goli też przeciwko Widzewowi, potem szedł do Widzewa i on mówił, że jak przyjechał na Piłsudskiego, to w 60 minucie już nie widział na oczy, ale mówi, nie, no,
Ja się nie zatrzymuję, może jakiś transfer wywalczy. No i w sumie wywalczył, no do Widzewa, ale, ale to działało jeszcze na niekorzyść właśnie gospodarzy. Wspomniałeś, Mati, o Danielu Myśliwcu, nowy trener Widzewa. Wypisaliście o nim teksty, więc powiedzcie nam, czego się możemy spodziewać po tym trenerze, o którym już od jakiegoś czasu mówiło się, że prędzej czy później do tej ekstraklasy zawita. W końcu zawitał. Możemy zacząć od cytatu z wywiadu na Weszło z Daniela Myśliwca. Wchodząc w każdy kolejny zespół, badając możliwości kadry, cechy zawodników, wyposażam ich w konkretne mechanizmy, które będą do nich dostosowane. Punktem wyjścia zawsze jest pressing i wysoka obrona. Bo jeśli w treningu zastosują nieustanną presję w piłce, to widzę, jakie są możliwości ofensywne danych piłkarzy. No generalnie duża intensywność bije z tego. Co się bałem, że będziesz cały czytał. Właśnie że nie ma to sensu żadnego. Z tej wypowiedzi też bije elastyczność, bo przerwałeś akurat w momencie, w którym Daniel Przywes mówił, że jeśli widzi, że te możliwości są ograniczone, no to nie będzie się zbliżał z tym do Barcelony, tylko poszuka czegoś bardziej bezpośredniego i myślę, że ta elastyczność przez długi czas charakteryzowała Daniela Myśliwca, który nawet na konferencji prasowej przed meczem z Krakowem powiedział, że w Stali Rzeszów stosował trzy rozwiązania, jeśli chodzi o grę i pomysł na grę swojego zespołu, więc tak naprawdę nie obawia się, że Jacek Zieliński, z którym kiedyś współpracował jako asystent, go przeczyta, no bo te rozwiązania są płynne i to nie jest tak, że on się trzyma jakiegoś jednego stylu gry tak kurczowo. Oczywiście założenia są podobne, no bo wiadomo, że Daniel Myśliwiec preferuje taką ofensywną piłkę, bardziej otwartą, czasami trochę radosną też w defensywie przez to, ale faktycznie przez te wszystkie lata kariery potrafił grać i w 4-4-2 z takim diamentem i szeroko ustawionymi skrzydłowymi w Lechii Tomaszów Mazowiecki, później chował tam skrzydłowych do środka i przeładował ten środek. W Stali Rzeszów też miał takie nietypowe rozwiązanie, bo kiedy oni robili awans do pierwszej ligi, to Daniel Myśliwiec ustawił zespół w takim ustawieniu 4-3-1-2, przy czym ta dziesiątka, która operowała za nominalnymi napastnikami, tak naprawdę wchodziła przed nich i pełniła rolę takiego rasowego snajpera, a ci zawodnicy ustawieni niby na dziewiątce bardziej pełnili rolę takich skrzydłowych. No to nie byli typowi napastnicy po prostu. Nie było tak, że sobie ustawił powiedzmy Pekarta i może Gual to będzie zły przykład i Kramera, tylko miał tak zawodników, którzy bardziej by schodzili na boki i pełnili rolę skrzydłowych. Więc no, różne ciekawe pomysły miał w przeszłości i myślę, że ciekawe pomysły będzie miał też teraz, no bo też dokonał jakiegoś przeglądu kadry i będzie musiał poukładać ten Widzew po swojemu. Widzew wcześniej grający z wahadłowymi, z trójką. Daniel Myśliwiec raczej czwórkę preferuje, więc jakąś podstawę tego schematu mamy. Zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie troszkę bliżej bramki rywala. Ja, zbierając materiał do tekstu, który dopiero będzie opublikowany, to wielokrotnie słyszałem jedno słowo, że on jest szczery. On jest szczery wobec piłkarzy i szczery naprawdę do bólu. To znaczy mówi przed sezonem na przykład, że mamy hierarchię środkowych obrońców, że ty i ty jesteście podstawowymi i jeśli nie będziecie odpierdzielać, to będziecie grali, a ty jesteś trójką i musisz być gotowy na to, że jesteś trójką. I na początku to jest bolesne, ale jak zbierałem z różnych klubów info, to później to procentowało, że rezerwowi po prostu wiedzieli, jak jest, czuli się lepiej z brzydką prawdą niż z głupim kłamstwem. Że wbrew pozorom pewnie co wielu trenerów, z czym wielu trenerów się nie zgodzi, piłkarze woleli usłyszeć, że słuchaj, ty będziesz trójką i koniec. I była tam historie takie, że ktoś wypadł z powodu urazów, wskoczył w jego miejsce ten zawodnik numer 2 czy 3, w zależności od tego, o jakiej pozycji mówimy. I zagrał 3 dobre mecze, nawet strzelił bodajże gola, ale wrócił tamten i ten mówi, kurde, bolało mnie to, ale on mi powiedział prawdę, był ze mną szczery i on naprawdę też chce rozmawiać z piłkarzami. To, co powiedział na pierwszej konferencji w Widzewie, że on faktycznie zadaje pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba. Tylko to też nie działa w ten sposób, że nie wiem, przyjdzie teraz Paweł i nawtyka mu jakiś głupot, że on jest na przykład, ja jestem ósemką, ja ci będę teraz robił robotę w Ekstraklasie, weź mnie, bo on wtedy wyjmie i powie, gdzie ty w tym Orliku, jak w Karlikowo Sopot, to ty tam, wiesz, zrobiłeś to i źle, to i to źle. On nie da się oszukać, nie? On działa na merytoryce, jest bardzo otwarty, chce słuchać. Na początku, z tego co wiem, do większości zespołów to piłkarze wariowali, bo mówi, o co tu chodzi, dlaczego on nas pyta? Wiesz, nie są przyzwyczajeni do takiego. A Dawid Szulczak to samo. Stylu zarządzania. Bardzo, bardzo, bardzo podobnie, no bo kiedyś trenerzy byli tacy urabura. Bardzo, że my musimy pokazać twardą rękę. Ja rządzę i ja wam pokażę, jak jest. Jeszcze są tacy. I też Dawid Szulczak, Daniel Myśliwiec
nie wierzy w krzyk w ogóle, nie? Nie wierzy w krzyk, nie wierzy w to, żeby drzeć japę przy linii, żeby drzeć japę na boisku. Nie o to chodzi, żeby sterować tymi zawodnikami. Też wierzy w piłkarzy. Dla mnie takim... To się nie dogadałby z nowym selekcjonerem. Miałem probierzem. A ty już wybrałeś? Nie. No być może... Może ten program poleci w środę. Być może... No Wąs już mówił podczas tego quizu, że wie. Natomiast zgubiłem koncept tym głupotą. chodziło o to, że... jeśli chodzi o te reakcje Daniela Myślica, to faktycznie będzie ciekawie obserwować jego życie przy linii, bo on w pierwszej lidze faktycznie trzymał się tego, że praktycznie nie ingeruje w mecz. On uważa, że wszystko, co najważniejsze, przekazuje zawodnikom w trakcie tygodnia. I oczywiście w trakcie meczu jakieś poprawki, jakieś sugestie, okej, ale to nie chodzi o to, żeby krzyczeć, biegać przy tej linii i cały czas ich instruować. On sobie spokojnie obserwuje z linii bocznej, w przerwie wyłoży co chce i tyle. To zaspoileruję anegdotę jedną z tego tekstu. Był jakiś mecz, już nie pamiętali ci zawodnicy, który, że on generalnie nienawidzi takiego krzyku druga piła, walka, nie znosi tego, gdzie bardzo często trenerzy to lubią i mówi, że to jest bzdura, że nigdy nie wiesz, gdzie się ta druga piłka odbije. To wiadomo, że masz o nią walczyć, ale te darcie mordy nie pomaga. I była sytuacja w meczu, że jakoś ta piłka się gdzieś tam odbiła i on nie wytrzymał, nie? I druga piła! I z tego padła bramka dla przeciwników. I słuchajcie, on wchodzi do szatni, pierwszy co mówi, kurwa panowie, przepraszam was, nie? Przepraszam, że się na was wydarłem, bo to z mojej winy ta bramka. Tam was uspokajam, a teraz nie, no przepraszam. Przepraszam was, to jest na mnie, to na moje barki. Nie? To jest taki trener i bardzo mi się podoba, że on poszedł do Widzewa i powiem wam szczerze, jakkolwiek to nie zabrzmi, że jestem delikatnie podekscytowany tym, bo dużo dobrego o nim słyszałem. I na przykład Bartek Poczobut, który teraz jest w Puszczy Niepołomice, no to ja go znam, mamy 23, no to 10 lat i to, jak on się rozwinął. Co? Czego się śmiejesz, głupku z Trójmiasta? Może akurat 10 lat i musiałeś to dodać od 2013. Tak, bo ja go śledzę. Pamiętam, jak przychodził z Gwardii Koszalin do Błękitnych Stargard i widziałem, jak grał wtedy, widziałem, jak grał w Widzewie, widziałem, co zaczął robić w Stali Rzeszów w tym poprzednim sezonie. Zaczął grać w piłkę w przeciwieństwie do Widzewa trochę, bo tam już był takim przecinakiem mocnym. Tam, ale to fajnie powiedział o nim Myśliwiec na tej konferencji prasowej, bo oni go zapytali w Łodzi. No, Bartek grał tak, jak od niego wymagali trenerzy. Chcieli, żeby był przeciniakiem, to był przecinakiem. W Stali Rzeszów dostał dużo swobody i on sobie z zewniaczkiem strzelał gole. I teraz w Puszczy, no na razie dwa mecze, ale z tego co widziałem też grał przecież jako chyba ofensywny pomocnik w tej trójce. A to był gość, który przychodził do trzeciej ligi jako szóstka. I on nawet jeżeli, nie wiem co zrobi w tej Puszczy, natomiast w tamtym sezonie był jednym z najlepszych tych środkowych pomocników, którzy grali w piłkę. Więc to jest też pokaz ewolucji, a nie tylko on, bo Marczuk u niego też grał dobrze. Był Damian Michalik, który miał historię taką, że w pewnym momencie już robił w kopalni w Ornontowicach, a w poprzednim sezonie double-double wykręcił, więc on bardzo rozwija piłkarzy i chyba też brakowało kogoś takiego w Widzewie, bo w pewnym momencie ten rozwój się zatrzymał, czy Kuna, czy Stępińskiego, z nich wyciśnięto bardzo dużo i na tym był koniec. Ale druga sprawa, Daniel Myśliwiec też zna angielski dobrze i on się będzie komunikował lepiej niż Janusz Niedźwiec z obcokrajowcami po prostu. No i to jest też duży plus i myślę, że to też pomoże oczyścić atmosferę. Zresztą już nawet teraz Terpiłowski i Kun, akurat Polacy, to wiem, bo zaraz tutaj wyskoczysz mi, że przecież to nie są obcokrajowcy. Natomiast oni też powiedzieli, że ta zmiana była pozytywna i myślę, że po prostu coś się wyczerpało. Ja nie uważam, że Janusz Niedźwiec jest słabym trenerem, ale w dobie tych złych wyników już trochę to się wyczerpało i ta zmiana myślę, że oczyści. Mam nadzieję, że dostanie Daniel Myśliwiec dużo zaufania, którego zabrakło w Stali Rzeszów, a kto miał rację, to wystarczy sobie spojrzeć teraz w tabelę pierwszej ligi. No i też w listę transferów ze Stali Rzeszów, bo tam po prostu masowo zawodnicy zaczęli odchodzić, bo odszedł Daniel Myśliwiec i oni już nie chcieli grać w piłkę pod innym trenerem, bo byli tak związani z poprzednim. I faktycznie te pozytywne opinie od zawodników często się powtarzają, ale też ciekawym aspektem, tak odbijając trochę od zawodników, jest to, że Stal Rzeszów u Daniela Myśliwca miała bardzo rozbudowany sztab szkoleniowy, chyba najliczniejszy albo
na pewno w top 3 takich najbardziej licznych sztabów szkoleniowych na zapleczu Ekstraklasy i to też jakby pokazuje, jak dużą wagę on przywiązuje do takiego przygotowania meczowego, do merytoryki, no bo oczywiście z jednej strony to są asystenci, analitycy, ale z drugiej też fizjoterapeuci, osoby dbające o to, żeby ten zespół funkcjonował na najwyższym poziomie, więc myślę, że i w tym aspekcie widzę zyska. Jestem bardzo ciekawy tego, bo uważam, że to jest taki trener, który w krótkim czasie może pójść bardzo wysoko i może sobie bardzo dużo zyskać pracą w Ekstraklasie, bo oczywiście przychodzi jako ciekawe nazwisko, ale też nie jest weryfikowane w Ekstraklasie. No, czyli cały czas mamy jakiś taki znak zapytania, jeśli chodzi o pracę w trochę lepszych klubach w przyszłości. A na pewno jest to takie nazwisko, które może do tego miana aspirować. Ja powiem tylko, że z perspektywy Widzewa szkoda, że ta zmiana nie nastąpiła trochę szybciej w tym sezonie. Nie, no to widać było, że Widzew czeka po prostu na moment, aż tak. Janusz Niedźwiedź nie odpali, a wiedział, że nie odpali i tak stracił trochę czas. I stracił ogień transferowy. Całe szczęście, że też koniec końców ta transakcja została dopięta, a nie było weta od właściciela, bo myślę, że po prostu Daniel Myśliwiec jest dla mnie teraz z trenerów, którzy w ogóle nie mieli szansy pracy w Ekstraklasie, no bo Szulczyk i Siemieniec już tam są, to jest absolutnie najciekawszym nazwiskiem. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, co on będzie teraz robił z Widzewem, tym bardziej, że Sebastian Kerk nadrabia zaległości. Dobra zmiana. To jest dobry piłkarz. To jest też dobrzy piłkarze dają dobre zmiany. Duży szacunek, słucham? Dobrzy piłkarze dają dobre zmiany. No, widzisz? To jest wszystko. On zagrał to podanie do Sancheza, tak. Chociaż też, wiesz, ciekawe jest to właśnie, że Daniel Myśliwiec nie miał żadnego wpływu na te transfery i tak naprawdę on w Stali Rzeszów układał sobie zespół po swojemu, bo on dostał tam możliwość przebudowania tej kadry i ułożenia sobie drużyny pod swój styl gry, a teraz wchodzi do drużyny, którą musi rzeźbić na żywym materiale i dopiero za parę miesięcy będzie miał jakieś możliwości rotacji, pewnie też niewielkie, bo jednak widzę, w zimą zainwestował sporą liczbę zawodników sprowadził, więc będzie ciężko tak nagle przemodelować tę kadrę zupełnie. Także no, ciekawe okoliczności pracy. Ale też chyba wiadomo, że trochę, nie lubię używać tego słowa w stosunku do trenerów, ale filozofie się różnią Niedźwiedzia i Myśliwca, ale koniec końców obaj chcą grać w piłkę, więc na szczęście dla Myśliwca nie przejmuje zespołu z całym szacunkiem Leszko i Żyńskim. Tylko po Niedźwiedziu, który kazał swoim stoperom, nawet jak dostawali wszystko w trąbę, grać od tyłu niezmiennie, pomocnicy mieli brać piłkę od stoperów nisko i tak dalej, więc myślę, że będzie łatwiej zaszczepić im granie w piłkę i pomysł Myśliwca, niż właśnie mieliby jakieś tam przejąć bandę świrów, walczaków, którzy wychodzili na mecz jak na wojnę, a nie na boisko piłkarskie. Tak, na koniec problemem tylko może być to ustawienie właśnie, no bo jednak kadra była budowana pod grę trójką z tyłu, więc jakiś tam dylemat. Już pierwsza ofiara jest, Patryk. Au, powiedziałem. Banda świrów, au. Myślałem, że au. Aj, spada mi gumbeczka. Ale się stało. Dobra, słuchajcie, mam bardzo ważne rzeczy do przekazania. Tutaj. Mianowicie, wszystkie mecze Ekstraklasy obejrzycie u naszego partnera Canal Plus Online, gdzie jest specjalna oferta dla was przygotowana. Mianowicie, ja cały pakiet Canal Plus Online, jest też dostęp do Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Za bodaj 4 dyszki macie wszystko w linku pod spodem. Drugie ogłoszenie jest takie, że wydajemy nowy numer przewodnika sportowego. 424 strony o wszystkich klubach od Ekstraklasy do trzeciej ligi. Wysyłka od 20 września, czyli już za chwilę. Zapraszamy do zamówień. Ja tam napisałem sylwetkę Kamila Kuzery. Serdecznie zachęcić miałeś. A to jest jednak drapieżnik. Przeczytaj ten tekst i wy też przeczytajcie, bo... Ja przeczytałem, bardzo fajny, Kuba, gratuluję. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry tekst, autopromocja. Ale pochwalmy się, co napisaliście do przewodnika sportowego? Ja o Pogoni. Ale co o Pogoni napisałeś? O tym, jak dochodziła do bycia w Słówce przez te 3 lata ostatnie. Spis treści. Bardzo, bardzo. A podobno. Słucham? Bardzo ciekawe. Znaczy mówię do Pawła, nie, się treści. No, spis treści. Kwartalnik bierze tylko dobrych autorów, także Paweł nie miał szans się zapać. Niestety. Nie dobrze. A słyszałem, że duży problem był z tym spisem treści. Podobno babol na babolu. Tak, strona 17.1. Że tutaj myśleli, że to Damian Sylwestrzak układał i wiesz, i tyle wart. Ale chciałem też o Canal Plus Online powiedzieć, że ja korzystam. I nowy sezon Belfast. Tak. I będę oglądał sobie. Ale do kwartalnika czy przewodnika napisałem Lechia, Arkę i Zagłębie Lubin. I o czym napisałeś? Słucham? O czym napisałeś? O Lechii, Arce i Zagłębie Lubin.
Zajebiście. Ty za to zachęciłeś, tak, że uf. Ale słuchaj, rekin w szczękach też nie wypływa w pierwszej scenie. Ty od razu byś wszystko powiedział. Cały ten tak byś tam stał. Ach, i Hitchcock uważa, że najpierw musi być... A ja jestem jak Spielberg. Kupicie, ale, to się dowiecie. Ale wiesz, czemu rekin nie wypłynął w pierwszej scenie? Nie mieli hajsu na rekina. W ogóle on nie wypłynął przecież. No bo nie mieli pieniędzy, tak, na pokazanie mieli rekina. No. Ale właśnie na tym polega suspens. Tak, no na tym, że byli biedakami? To złe porównanie nie. Teraz. No jak to? Co ty? Oni byli biedakami i dlatego nie pokazywali rekina. Nie, no to właśnie ktoś sobie kupi przewodnik, to sobie przeczyta, co ja napisałem. Ale nie. Ale gdzie tam jest ten rekin? No. W arce, bo to nad morzem. I w Lechii. I na Arkę Noe wziął po jednym rekinie. Po jednym rekinie z każdego kraju. Tak. Dobra, jedenastka kolejki, którą wybraliście wy, widzowie. Jest tam Badejski, Gerstenstein, Dagerstol, Dieges, Gettinger, Marczuk, Imas, Papa Nikolau, Pawłowski, Enrique Exposito. Nie ma większych kontrowersji. Może, ale ładne serduszko zrobił Exposito. Może, no nie, wszystko jest git chyba. Jest git. Ja uważam, że jest git. No, w sumie. Ja daję Gorgona za Papa Nikolau. Raków powinien przegrać. Zgadzam się. UKS-em. I nie będę wyruszał. Ale wiesz co, UKS przegrał przez to. Jak amatorskie było to krycie przy aucie? Jak przy wrzucie z autu możesz nie mieć żadnego gościa przy dwóch piłkarzach Rakowa? Bo to akurat absurdalne. To jest dopiero początek roku szkolnego, oni dopiero mieli to, wiecie, na koniec, tak? W historii, że nigdy nie dochodzisz do II wojny światowej, bo się zawsze kończy rok, a oni do autów nie zdążyli dojść jeszcze, więc spokojnie. Borysiuk, kolejki to Pedro Henrique, 44,4% głosów. Dzbanem kolejki wybraliście. Tak jest. Damian Strzelczak. Co do rozpoznania. I Jastrzębiem. Legia nie mogła tego darować. Jest Dominik Marczuk, 3 asysty. Zajebisty mecz młodzieżowca. Ty, wiecie, że 3 asysty to jest lepszy chyba wynik niż Rafał Kurzawa w tym sezonie i poprzednim jeszcze, bo on nie miał w tamtym roku też asysty, no. A 4 powinien mieć, tylko Jesus Imaz trafił głową w poprzeczkę. Nie, to już by wyciągnął chyba przez... Ja nie wiem, czy przez całą karierę w Pogoni ma 4 asysty Rafał Kurzawa. Moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem już też nie ma. Ale Rafał Kurzawa... 18 czy też 16, w zależności od źródła, miał w Grudziu Zabrze w jednym sezonie, więc... No, ale to wiesz, to Zbigniew Boniek w 82 był kozakiem, no a to dzisiaj nikt go nie pośle. Nie, no nie miał. No nie ma. On sam by siebie posłał, więc... Mało tego, słuchajcie, według Transfermarktu, wiadomo, że to nie musi być najbardziej akuratne źródło, ale Dominik Marczuk w jednym meczu zrobił tyle asyst, ile Rafał Kurzawa przez całą karierę w Pogoni. 3. Dokładnie. Jednak jeszcze sobie nazbieram. Odgryzł. Ale czekałem. Dobrze. Dziękuję Dominikowi Marczukowi, bo jakby tego nie zrobił, to nie wiem, czy bym się chwycił. Dobrze, panowie, żegnamy się. Zatem MP czy MP? Mati? Za którego MP? Byś wybrał? MP czy MP? Ja bym wybrał JU. JU byś wybrał. Dobra. Paweł? Który MP? W czapce. Który MP? Zacząłem się zastanawiać, czy MP w czapce ma włosy. Bo ma pod czapką. MP w czapce ma włosy. To z włosami. Ja też MP z włosami i z brodą, ale obaj mają brodę częściej. Często. Szymon Jańczyk, dziękuję. Paweł Paczul, Mati Janiak i Jakub Białek. Do zobaczenia.